Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Na dzisiaj przygotowałem fantastyczny materiał, a mianowicie wywiad z jednym z naszych kolegów z teamu 250 gramów szczęścia, z Kamilem Bargielskim. Kamil nie tak dawno, bo parę dni temu dosłownie, wleciał swoim dronem long range na Matterhorn i w tym wywiadzie on przybliża swoją drogę od miniacza, bo jeszcze nie tak dawno latał miniaczem dwójką, aż po kłady koptery siedmiocalowe i jego przygodę z long range. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Kamil opowie trochę o sprzęcie, o inspiracjach, o samym przebiegu lotu na Matterhorn, bo jest jednym z nielicznych pilotów, którym udało się, czy którzy zrobili to, bo nie udało się, ale zrobili to. I też opowie o swoich, wiadomo, mocnych stronach, tych słabszych momentach i całych kulisach latania, zarówno miniaczem, jak i long range. Kamil mieszka w Wielkiej Brytanii, prowadzi też kanał, profil na Facebooku, prowadzi też Instagram i kanał FPV Worldwide. Ta rozmowa bardzo mnie zainspirowała i też postanowiłem podzielić się na otwartym kanale YouTube. Przy okazji zapraszam Was do teamu 250 gramów szczęścia. Jest to grupa rozwojowa, gdzie działamy, motywujemy się, mamy też spotkania i cykliczne sesje live. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Słuchaj, przede wszystkim chciałem wprowadzić naszych widzów i bardzo Ci dziękuję za możliwość porozmawiania, bo super sprawa, bardzo rozwinąłeś się ostatnio w FPV i to tak na przestrzeni mniej więcej 2 lat, tak jak kojarzę, nie? Nie całych, tak nawet z 1,5 roku. Tak. Bo wcześniej latałeś DJI-em tylko, jakbyś mógł parę słów powiedzieć. Kupiłem Mini 2, a potem tak od razu już mówię, no kurczę, chciałbym te FPV, tak mi się podoba i kupiłem sobie pierwszego Cineloga 35 i tak w ogóle bez żadnych większych przygotowań ani symulatorów zacząłem latać, zacząłem go rozbijać, potem go składać, a potem przyszedł Nazgul, no i tak mnie kręciło zawsze te właśnie long range, te większe drony, jak patrzyłem, jak oni latają po tych górach, mówię, ojej, jak ja tak uwielbiam, jak ja bym chciał tak. Tak, to może wiesz co, tak, bo nasi widzowie są na różnym poziomie i to zacznijmy od tego poziomu podstawowego, bo ty normalnie pracujesz, mieszkasz w Wielkiej Brytanii, prawda? Tak. I kiedy znajdujesz, jak sobie to hobby rozwinąłeś, czy tą pasję, jak to zrobiłeś, połączyłeś z pracą, bo jeszcze właśnie, przecież masz też normalnie rodzinę, nie? Tak, tak, dokładnie. Właśnie jest ciężko teraz z czasem, ponieważ mamy małego synka, 2-latka, ja pracuję po 5 dni w tygodniu. A jak ja mam wolne, to wtedy żona idzie na 2 noce w tygodniu, także mijamy się. Aha. No i po prostu tak jesteśmy dogadani, że ja sobie raz w miesiącu albo 2, żona bierze ten dzień urlopu, a ja po prostu sobie jadę sam i sobie latam, biorę ten czas dla siebie i po prostu sobie latam i sprawdzam sobie sprzęt, buduję te drony w międzyczasie. Tak. Czasami jest taka opcja, że po prostu żona musi do Polski lecieć, to ja wtedy rezygnuję z tego i zostaję sam w Anglii, i poświęcam czas na hobby właśnie. A powiedz właśnie, jeżeli chodzi o twoje miejsce zamieszkania, czy ty masz warunki takie, żeby gdzieś w pobliżu polatać, nie wiem, plus minus 15 minut, czy musisz jechać daleko? Tak, mam bardzo duże takie otwarte przestrzenie, gdzie w ogóle są niezamieszkałe, jest bardzo dużo pól. I właśnie jest bardzo blisko. Jeżeli chodzi o to, to czasami sobie podładuję baterię i jadę na noc do pracy, z rana wrócę, jeszcze przed snem sobie wyskoczę raz, dwa polatać. Tak, no to super, świetnie, no to się cieszę, bo w takim razie to nie jest aż taka duża trudność dla ciebie, bo jak się chce, to da się nawet w przerwach. Dokładnie, to wystarczy tylko chcieć, a nie szukać mówek. Widziałem, że latasz wieloma dronami, bo widziałem twoje maszyny, na razie nie chciałbym o nich rozwijać. Teraz trochę powiedz o przejściu z miniacza dwójki, bo wielu naszych jeszcze widzów i kolegów jest na etapie na przykład Mini 3 albo Mini 2, czy trochę większych dronów typu R2S. Jak to było z przejściem, bo powiedziałeś, że sobie kupiłeś od razu Cineloga 35, tak? I symulator był, czy? No wiadomo, że w Acro jest ciężko latać. Tak. U mnie symulatora było bardzo mało, tak szczerze, to nie wiem, może z 3 godziny, z 4, to jest max. Aha. Ja po prostu nie potrafię tak przed komputerem spędzać czasu. Jak już coś mam, to już po prostu chcę iść i próbować własnymi siłami. I na początku, wiadomo, próbowałem, nawet mi było ciężko w tym stabilnym utrzymać. No i jak się zaczęło Acro, no to próbowałem i tam uderzałem w bramki, w słupki, właśnie rozwalałem te osłony, go chyba składałem ze 3 czy ze 4 razy. No tak. I pierwsze wakacje tak traf chciał, że właśnie straciłem tego drona tutaj. No pamiętam, że utopiłeś, nie?
Że na słabej baterii wystartowałeś, to był taki pech i ci brakło Tak. prądu. Pokazywało mi, że jest naładowane. Ja po prostu źle sobie odłożyłem te baterie, tak teraz sobie odkładam do innej przegrody w plecaku, tak to są już rozładowane. A wtedy tak mi się zdawało, że jeszcze jednej nie wylatałem i sobie założyłem ją, patrzę w gogle, 4,2 V, to mówię naładowane, no to super, no to sobie lecę. I się przeleciałem na samą taflę wody i patrzę, a tam pokazuje mi, że bateria jest rozładowana i Ja dzięki. spanikowałem, zakręciłem się dookoła i dron spadł. Szkoda, nie? To jedyna No, maszyna, którą straciłeś, czy jeszcze coś tak, tak. było? Nie, nie, Dobra. tylko to. Dobra, jeszcze wiesz co, chciałem popatrzeć, bo ja przeglądałem twojego Facebooka i zobaczmy teraz. Teraz widać. Nie wiem, jaki jest twój odbiór na ekranie, ale ja widzę twoje wpisy u nas na grupie. Między innymi GPS Rescue testowałeś. Wcześniej był AOS Falcon, twój projekt Tak, siedmiocalowy. mam go To dalej. jest on, prawda? Miałeś też Apexa, Tak, budowałeś. też jest. Jest, jest. Mam go zrobionego na ten. Wydruk sobie teraz zrobiłem na drukarce, żeby mieć w pionie GoPro Naked. Nim latam tylko na Super. Naked. Świetnie. No to dobrze, tutaj tereny też twoje można zobaczyć na naszej grupie Team 250 gramów szczęścia, bo tu faktycznie jest i od dawna korespondujemy, a tutaj to miejsce katastrofy lotniczej, Tak, czyli tak. widok z gogli pokazywałeś, gdzie dron niestety poszedł na dno. No tak to w FPV niestety jest właśnie, Mam ze sobą że... magnes neodymowy, będę próbował jeszcze go No. odłowić, tylko na razie nie mam takiej weny motywacji, ponieważ nie mogę jakoś utrzymać równowagi podczas lotów. Ale... Super, naprawdę świetnie. I tutaj w Dolomitach No też latałeś wcześniej. właśnie stąd mam te materiały i one leżą Tak. w tym jeziorze. Trzymę Lavaredo, czyli Matterhorn był usamotniony i nie przez przypadek się wziął, bo już w czerwcu, w zeszłym roku, pod Tak, koniec tak. czerwca już robiłeś Nad bólem Trzymę. próbowałem tam, ale straszne Tak. wrażenie to na mnie wywoływało i nie mogłem za daleko odlatywać. Niesamowite. No to prawda, trzeba się przyzwyczaić do lotów w górach. Tak. Tutaj było też Carno Grande 2900, czyli już były trzy tysięczniki i Tak. tak dalej. No, a tutaj strata tego drona jeszcze wcześniej. Dobra, Kamil, chciałem cię zapytać teraz tak. Ty dosyć dużo się przygotowywałeś, jeżeli chodzi o long range, bo powoli Tak. dążymy do tego, żebyś opowiedział nam o swojej przygodzie na Matterhorn. Wcześniej widziałem parę rzeczy, jeżeli chodzi o FPV na Matterhornie, między innymi Joshua Turner, czyli Amerykanin, ale też Tak. miejscowi chłopcy na siedmiocalowych kładach. Jest na YouTubie nagranie, Tak, jak tam tak. robi facet. Jest Też taki jeden bardzo ładnie filmik, lata. który bardzo mnie po prostu najbardziej mnie zmotywował Joshua Turner, ponieważ on to zrobił tak moim zdaniem najbardziej bezpiecznie i komfortowo, czyli podejście pod samą górę i oddanie lotu na wierzchołek. On to napisał, że on to zrobił na baterii 1500 machów. No, bardzo mi to ciężko w to uwierzyć, ale jeżeli to jest prawda, no to naprawdę szacunek, że po prostu spróbował na tak małej baterii to zrobić. Ja oddałem lot na baterii 4500 Wow. i po prostu od niego byłem dalej. On podszedł troszeczkę bliżej, ja podszedłem troszeczkę dalej, ale no faktu nie zmienia, że moja bateria była 3-4 razy większa od jego, a wylądowałem już na 4, na 3,6. Także już Aha. wylądowałem na samej końcówce tej baterii. Tak. No jeżeli to zrobi na 1500, to naprawdę duży Szacunek. wyczyn. No. Tak. Dobrze, Kamil. Czyli ty leciałeś, bo masz trzy koptery siedmiocalowe, czy więcej? Tak, trzy. Mam trzy. AOS Mam miał, trzy. masz Gepard Sea Crocodile bodajże i masz jeszcze Chimera, nie? Dwójkę. I zbudowałem Chimerę, to na której właśnie wleciałem na Matterhorn. I czemu zdecydowałeś się właśnie na tą? Jak to było? Ponieważ no, ma O3, to Aha. podoba mi się zasięg. Ten zasięg jest naprawdę dobry. Na O3 dałem anteny TBS-a Triumfa Pro Long Range. No i mam z tyłu dano Barpol z TrueRC do TBS-a. I z przodu mam też Immortal T. Czyli to jest I... crossfire, tak? Tak, tak. Co najlepsze, 2 dni przed wylotem, przed wyjazdem do Szwajcarii, zauważyłem, że synek złamał, bo miałem tutaj taką dużą na SMA daną, Tak. jeszcze dłuższą od tej.
i patrzę, a ona jest złamana na samym dole. Ja mówię, kurczę, no za 2 dni wylot, wyjazd, a ja mam połamaną antenę od Crossfire'a i szybko Tak. wszedłem na sklep online, patrzę, no tamte już nie było na stoku i dałem to, Tak. ona jest bez SMA, ona jest na UFL i po prostu Tak. dałem to, zrobiłem nowy wydruk, żeby nie było na SMA, no i w ogóle jej wcześniej co najlepsze nie testowałem, ja nie lat po prostu ją założyłem i 100 anteną oddałem pierwszy lot na Matterhorn i też 100 baterio, nigdy wcześniej z nią nie latałem. Tak. Ona była pierwszy raz ładowana i latana na Matterhornie, także to też było takie znak zapytania, bo nie ufam tym wszystkim bateriom, nie zawsze one Tak. są dobre. No i też, co chciałem też pokazać i powiedzieć, że mało brakło do nieszczęścia, że tak powiem. Przepalił mi się, stopił mi się XT60 przy Jak to dronie. Nie może? wiem, czy to O stopiło mi się kurczę. tutaj. Tak, przy samym XT60, jak to zobaczyłem, to mówię, kurczę, no to był jednak mój dzień. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy po prostu strapami za mocno przyczepiłem, bo tu miałem strapy, tylko ja teraz te strapy sobie odczepiłem. Strapami przyczepiłem ten kabelek i tu było, on był tak bardzo mocno zaciśnięty. Czy to było spowodowane tym przepływem, słabszym przepływem prądu, czy to po prostu za szybko wleciałem na ten Matterhorn, za szybko, bo ta bateria ma tylko 60C. Ona ma Tak. bardzo niskie C. Ja zazwyczaj latam na 100C, 120C. Ta ma bardzo niskie C. I w sumie nie wiem, czym to tak było spowodowane, że się stopiło, ale najważniejsze, że. No musiał prąd duży przechodzić jednak. A Tak. słuchaj, właśnie zastanawiałeś się, jak wygląda u ciebie ten, czy testowałeś taki sweet spot, czyli jaka pojemność akumulatora byłaby optymalna, bo tutaj zastosowałeś bardzo duże te akumulatory, nie? I I to jeszcze też się jest tak, że zastanawiam. masa ich jest potężna. I jak Tak. to jest u ciebie? Czy testowałeś na przykład, nie wiem, 2200 mAh, jak to wychodziło No w tej relacji? właśnie nie. Właśnie jestem ciekawy tych akumulatorów. Właśnie jeszcze na 2200 nie latałem. Co prawda do Nazgula używam 1300, bo mam 1300 i 1050. To nawet na bateriach 1300 mi 7-calówko potrafi wychodzić po 6 minut. To jest Także leciutki. Tak. tak. A na tej baterii wychodzi mi tak z 13. Aha. 13-14 minut na 4500. No ale ten lot na Matterhorn trwał tylko 6 minut i ona już Właśnie. prawie była Ja myślę, że rozładowana. też, wiesz co, trzeba by spróbować na przykład, bo ja mam 1800 mAh i 2200 i one też, 1800 wcale nie ustępuje temu 2200, jeżeli chodzi o czas lotu, jest Dokładnie. dużo lżejsza. Dokładnie, bo jest zredukowana waga i Tak, zgadza się. Czas wychodzi ten sam. Niby te drony mogą, tak mówią te producenci, że do 6000 machów można zakładać, ale już 6000 to jest ogromna bateria. I Bardzo. I też ja ciężar wątpię. duży, masa. Dokładnie. Także No, też 4500 to takie było moje maksimum. lepiej, żeby był on trochę lżejszy, w okolicach kilograma. Ja mam mniej więcej masę tego swojego boba, około 1100 gramów. I to jest z GoPro oczywiście, i tu mam pojedynczą Tak, tylko. i z baterią 2200, to tak, tak Tak, gdzieś wyjdzie. albo 1800, to jest mniej więcej pi razy drzwi podobnie, Tak, no to 1100 gramów. 104-500 mi wychodzi tak z 1,5 kilo, kilo No, to 600. jest jednak duża różnica, widzisz. Trzeba by zrobić testy jeszcze, wiesz, z mniejszymi ogniwami. Dobra, to teraz Mniejszymi, a... słuchaj, obejrzymy ten twój przelot, bo tutaj pisałeś o tym, że jesteś. To byłoby to. I teraz powiedz, jak ty daleko podchodziłeś, z jakiej wysokości mniej więcej startowałeś? Jakie były warunki? Zegarek mi pokazywał, że miałem wysokość 3400, ale te Horley Hat, z której startował Joshua Turner, podobno jest na 3200, także coś ten mój zegarek przeszukiwał. Ja uważam, że byłem gdzieś na 3000 metrów. Zrobiłem trekking tak mniej więcej 5000 wzniosu. Z półtorej godziny szedłem około 2 godzin. Robiłem trekkingu, żeby podejść jak najdalej. No znalazłem te swoje miejsce. Dróżka dla ludzi prowadziła na dole. Każdy szedł sobie tam dalej na Horli chat i nikt w ogóle nie zachodził w te miejsce, gdzie ja byłem. Także miałem taki spokój, takie odseparowanie od ludzi i mogłem Świetnie. się skupić. I mogłem się na tym mocno skupić. Także uważałem, że oto jest moje idealne miejsce do zrobienia tego.
Jakie trudności? Bo wygląda lot, oczywiście wiatr główną moim zdaniem, no i zasięg. Jak według ciebie, co tutaj było, jeżeli chodzi o trudności? Co odczuwałeś takie? O zasięg się nie bałem, tak naprawdę. Najgorzej się bałem helikopterów, ponieważ lata tam ich bardzo dużo i starałem się po prostu w takiej ciszy, gdzie po prostu nie słychać, że ktoś nadlatuje, od razu wystartować i żeby jak najbardziej chmurka zeszła z czubka, bo też jej się trochę obawiałem. Tak. Aczkolwiek mam zrobione te conformal, ten coating mam wodoodporny Tak. na elektronikę, ale to wiadomo, czasami gdzieś tam jakaś wilgoć może wpaść. I do tej pory, do samego czubka, ten lot był naprawdę taki gładki, przyjemny. Aż do tej Tak. pory to był taki szok dla mnie. Ja mówię, no teraz muszę się wziąć w garść. I jeszcze tutaj, Tak. no w tym momencie jeszcze w miarę stałem na nogach. Tutaj mówię, polecę sobie tędy. I już Tak. od tego momentu ja nie mogłem stać na nogach. Ja po prostu, ja trzymałem kurczowo, żeby się nie przewrócić. Miałem nogi jak z waty. I Ja po prostu pierniczę. walczyłem z tym, żeby się nie przewrócić, aż do momentu, zaraz powiem, jeszcze tutaj to nie mogłem, ja po prostu walczyłem, to były Aha. moje ostatnie siły, żeby po prostu nie rzucić radia i nie przewrócić się z nim razem. Ja I tak pierniczę. już, Tutaj mi i jest tak schronisko i tu już jest. No. o tej, tak, od tej pory już tutaj miałem taką kontrolę, już zacząłem stać na nogach. Jeszcze był szok, ale już wiedziałem, że już jestem w domu i że nic nikomu się nie stanie, Tu jeszcze masz ani jakąś drona, ani paralotnię nikomu. startującą, nie? Była tam. Tak. A Tam słuchaj, jest sporo. jednak ta wysokość to już jest dużo, nie? Porównując do Trecime, do lotów w Dolomitach twoich, to jednak duża różnica jest Nie, no Matterhorn. to jest ogromna różnica. Raz, że na Przepaść. dużej wysokości ja byłem i jeszcze w lot na ponad 1500 w górę. No robił na mnie straszne wrażenie, to było dla mnie duże przeżycie, marzyłem o tym bardzo długo i bardzo Aha. dużo mnie to kosztowało energii i Niesamowite. stresu. Jak z zasięgiem było, jeżeli chodzi o wizję, powiedzmy? Bo leciałeś na DJI O3 Air Unit, Tak. ale czy miałeś moda na FCC i jak z zasięgiem? Tak, Czy miałeś tak. cały czas 50 megabitów na sekundę, czy inaczej? Powiem szczerze, że byłem w takim stresie, że nie patrzyłem na megabity. Raz mi zaczęło śnieżyć przy samym czubku, ale to właśnie zrobiłem taki, ustawiłem się bokiem i zaraz już odzyskał zasięg i raz miałem telemetry lost w Crossfire'ze, ale to tym się nie Aha. bałem, ponieważ on czasami tak robi, ale dalej leci, ale dalej idzie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Mam tak właśnie czasem, jak jest wysoko bardzo, zrobię bardzo duże przewyższenie, to wtedy on zaczyna telemetry lost, telemetry recover. Recover. Tak. I tak cały czas w kółko. I on raz mi zrobił telemetry lost, ale zaraz odzyskał i zasięgiem było naprawdę żyleta. To muszę przyznać, bałem się właśnie tego, bo nigdy nie oddałem aż tak dużego przewyższenia. I bałem się właśnie tej wysokości, że to, że latam czasami daleko, próbowałem to robić, żeby mieć ten zasięg jak najlepszy, ale nigdy nie byłem aż tak wysoko i bałem się, że właśnie nie da rady, ale było okej z zasięgiem. A powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o radio, bo latałeś na Crossfire, na Tak. jakim radio? Na TX16S i mam ten Radio zwykły Master. Moduł, tak, i Radio Master i zwykły moduł, tylko mam antenę Diamond od TBS-a. To taką. Dobrze, a jeszcze chciałem cię zapytać, a ustawiaj sobie odbiornik tak jakoś specjalnie na, nie wiem, im dalej, czy to Tak, mocniej? tak, mamy ustawione wszystko na 50 Hz, na bardzo niski. Wcześniej właśnie jak próbowałem, zbudowałem sobie pierwszego drona, właśnie to był Falcon. I mówię, no to jest dron do long range. Pojechałem w góry i po prostu nie mogłem przekroczyć bariery kilometra, troszeczkę No ponad. kurczę. I właśnie mówię, kurczę, no ma podwójną antenę, a nie mogę po prostu zdobyć wierzchołka. I Aha. co miałem źle, miałem ustawione na 150 Hz radio i po Czy za prostu wysoka drona. częstotliwość była, tak. Tak. On musi być na jak najniższej częstotliwości. Wtedy jest mniej czuły, ale za to dalej można. No,
Matterhorn jest takim celem dosyć ambitnym, w Europie jednym z takich ciekawszych, dlatego że zwykle te góry trochę inaczej są ukształtowane, te wysokie Mont Blanc jest bardzo taki, wiesz, bardziej, tam jest wiele różnych aspektów, wiele różnych kształtów po drodze, więc nie ma takiego line of sight typowego, a Matterhorn jednak daje taką szansę. Czy widziałeś w ogóle loty FPV gdzieś na wyższych jeszcze górkach, tak żeby ludzie coś ciekawszego robili, czy na razie to jest ten cel, o którym marzyłeś znaczy, i to już... To marzyłem o tym w Europie, mam cel taki poza Europą, tam co już byłem, ale jeszcze nie latałem dronami. Bardzo bym chciał wlecieć na wulkan Agung na Bali. Aha. To takie moje marzenie. I oraz na Islandię polecieć i polatać przy wulkanach, Tak. przy kraterach. Bardzo mi się podobają te ujęcia, jak tam podlatują pod tę lawę, ta lawa im tam strzela do tych dronów. Tak. Tak, tracą je i tak dalej. No i super. Potopione śmigło mają, no to jest też na Aha. pewno przeżycie niesamowite. Świetnie, no czyli te dwa cele. A jeżeli chodzi o sprzęt, jesteś zadowolony z tego, co masz, czy byś sobie chciał coś jeszcze pozmieniać? Czy nie, wszystko jest optymalnie? Zmieniać raczej bym nic, po prostu jeżeli coś zmienić, to wiadomo, nowa GoPro jest na horyzoncie, to bym jedynie GoPro chciał sobie dokupić na przyszły rok, a tak w sprzęt na razie nawet nie ma sensu inwestować, bo wszystko masz. Od łupów po te long range mam, także chyba, zaraz że tutaj coś się pokażemy zepsuje, jeszcze twoją całą flotę, ja ją tutaj gdzieś znajdę. Bardzo fajne były też, wiesz co, te loty na Jurassic Coast, na tym jurajskim wybrzeżu. Tak, tam jest Bramę, bardzo którą fajnie. pokazywałeś, to było rewelacyjne, kurczę. Też fajne przeloty. Azja jest fajna, jeżeli chodzi o... Nawet jeżeli chodzi o parki narodowe, to tam nie jest tak, że jest park narodowy i jest po prostu zakaz. Jak gdzieś jest no fly zone, to jest po prostu Tak. no fly zone, ale nie ma tak, że jest przykładowo park narodowy Lake District. I jest po prostu grupa Drones UK i oni po prostu wrzucają cały czas z tego Lake District Tak. ujęcia z dronów. To tak jakby nasi z Tatrzańskiego Parku wrzucali, ale No to nie, no super, u widzisz. nas niestety w parkach nie Pod polata. bramą, pięknie. No poszedłeś tutaj naprawdę mocno. Na Krecie też byłeś wcześniej, widziałem, że Balos i te zachodnie Krety, te najpopularniejsze, plus Chania, były loty, ale gdzieś tu nie mogę wypatrzeć twojego sprzętu, musiał być na grupie, zaraz spróbujemy jeszcze na grupę wejść i go namierzę, ten twój sprzęt. Czyli Kamil, mówisz, że jeszcze zostaje Bali i zostaje ten Islandia. No, bardzo fajne cele. A w Wielkiej Brytanii, czy w Szkocji, czy w Walii, czy w Irlandii masz takie też plany, czy już raczej tak masz ogarnięte, że tam nie musisz, czy tam nie za bardzo masz tych planów? Jasne, że chciałbym. Na pewno w Szkocji bym chciał tam nad wiaduktami kolejowymi polatać, ponieważ są w bardzo ładnych miejscach i takie stare te ładnie lokomotywy jeżdżą. Tam jest gdzie polatać. Oraz na Walii jest Snowdon. Co prawda Aha. teraz po wleceniu na Matterhorn to jest mała góreczka, bo ona ma Tak. tam delikatnie ponad 1000 metrów, ale też bym chciał tam polatać. Ostatnio mi pogoda nie pozwoliła, bo wyjechałem na taki samo... samo sam po prostu wyjechałem na 2 dni Aha. sobie tam na północ, ale nie pozwoliła mi pogoda, żeby nad Snowdonem polatać, ale jest bardzo No ładnie tam. ładnie. Dobrze, patrzę na twój sprzęt, więc tak, gogle masz V2, DJI FPV, prawda? Tak. Z antenami Crystal Patch od iFlighta, tu widać, że jest tak, Tak, zrobione. I tutaj z dronów malutki to jest Cineloop GPRC Cinelog 20, nie? Tak. I masz też 35. 35, tak. Dwa Cineloopy. No i super, bo jest jeden mały do zadań specjalnych i drugi większy, już tak. Mocniejszy. No i plus do tego już też jest... Mocniejszego ze sobą nawet nie wziąłem teraz, jednak stwierdziłem, że jego zostawię. Tak. Mam tylko małego, bo tak jak tutaj w centrum miasta bym chciał w Sulmonie no troszeczkę tak. polatać, to tym malutkim. Elegancko. I tutaj masz tak, pięciocalowy to jest chyba Nazgul tutaj po lewej był, na Tak, tym i jeszcze zdjęciu. jest mapę. I jeszcze tutaj z większych jeden. Czyli nie wszystkie się załapały na tą fotografię. Akumulatorów pełno, ładowarki... Widzę dorów naległego ładowania. Tak, Też wie, masz korzystam z dwóch ładowarek. No. No to trochę sprzętu jest zaangażowane, trochę inwestycji też.
Ale to daje niesamowitą satysfakcję. I teraz jakbyś tak Tak. podsumował to, bo twoja droga jest też imponująca, bo to zrobiłeś bardzo szybko. Jak to się stało, że niektórzy ludzie zostają na poziomie miniacza, a niektóre osoby w ciągu 2 lat czy 1,5 roku potrafią tak mocno pójść do przodu? Kamil, jak to No jest, kurczę, też powiedz? podziwiam niektóre osoby, bo też jest wiele osób, które jeszcze bardziej, ja uważam, że szybciej nawet ode mnie zaczęły latać w manualu i osiągają naprawdę fajne rezultaty. No nie wiem, czym to jest spowodowane. Nawet nigdy nie przesiadywałem przed komputerem, nie grałem na tych joystickach, to po prostu było nie dla mnie. Nie wiem, może dlatego, że jestem kierowcą zawodowym, może to mi tak łatwiej przychodzi, ale z drugiej strony, co ma kierowca do joysticka, do No, drona, że to też manualnie jest. cały czas operujesz, nie? Na co dzień i to dużo. Wiesz co, ale też mi się wydaje, tak patrząc na to, wiesz, ogólnie, że ludzie zostają na poziomie miniacza, a inni, na przykład tak jak ty, wlatują na Matterhorn, to jest też kwestia takiej wizji. Wiesz, o co mi chodzi? Że ja mam na przykład wizję Tak. taką, że widziałem to i mówię, kurde, ja też tak chcę zrobić, nie? Tak, I teraz dokładnie, tak. część osób na przykład zostanie na tej wizji i koniec, bo oni nie widzą tych kroków, jakie mogą zrobić, ale są ludzie, którzy Tak, mówią tak. tak, no to potrzebuję siedmiocalówkę albo na początek pięcią, nie? Potrzebuję nią poćwiczyć, trochę na symulatorze. Później muszę znaleźć spot, gdzie mogę Leon Grange ćwiczyć. Później jakieś lepsze anteny. I robisz te kroki, czyli ty musiałeś zrobić te wszystkie kroki, które cię doprowadziły do tego, że nalatałeś nad szczytem Matterhornu, a druga osoba nie ma tej wizji, wiesz? Mnie się wydaje, że to też o to chodzi. Tej motywacji, ale głównie Tej wizji, czyli motywacji, co tej zrobić, ambicji żeby to... może takiej. A jakich pilotów obserwowałeś? Bo na pewno musiałeś wielu obserwować, skoro wylądowałeś Tak, na no Matterhornie. bardzo mocno oglądałem wszystkie filmiki, wiadomo, Joshuły, ale bardzo lubię na Instagramie oglądać Cafe FPV. Fabrizi robi piękne materiały, po prostu są te rolki, bardzo mi się podobają. Właśnie takich trzech, czterech tych twórców, jak zobaczyłem, co oni robią, mówię, kurczę, jak ja bym tak chciał, jak ja bym... Pierwsze co to w ogóle chciałem zbudować swojego drona. I mówię, zbuduję siódemkę, zrobiłem własne baterie litowo-jonowe. Takim też moim motywatorem jest Falcon Rad na YouTubie. To jest Amerykaniec i on mieszka tam w tych górach. On po prostu ma te góry na wyciągnięcie ręki. Buduje te, projektuje swoje ramy. No właśnie ta rama od Falcona to on zaprojektował. No i on robi te po prostu dystanse po 15 kilometrów od siebie i z powrotem. Ogromne, ogromne przestrzenie. I właśnie on buduje też, składa baterie litowo-jonowe. Kupuje cele i lotuje je i mówi, że jeszcze nigdy w życiu nie kupił ze sklepu baterii litowo-jonowej. No No nie. i ja sobie zbudowałem, mam cztery. One naprawdę działają świetnie, są tylko ciężkie, bo muszę dawać je podwójne na drona. Ale jednak, jak sobie tak pomyślałem, mówię, mam zbudowanego drona przez siebie, mam zbudowane baterie i wlecę nim na Matterhorn. To było takie moje założenie. Ale jednak z tych baterii zrezygnowałem, ponieważ bardziej ufam dla lipo, dla baterii lipo, żeby mieć to moc, Czyli ponieważ tam już leciałeś bardziej. na litowo-jonowych 4,5 tysiąca mAh, 6S, nie? 6S to było. Tak, na lipo. Dobrze, Kamil. Coś ci jeszcze chciałem zapytać. A właśnie, przede wszystkim tak. To dlaczego, jeżeli tak poszedłeś do przodu, to czemu ciągle jesteś u nas w teamie? W takim sensie, że co ci daje w ogóle to, że mamy tą ekipę i że... Motywację. Przede wszystkim mi daje motywację, bo to nie ważne, kto lata jakim dronem. Ile razy nawet na teamie 250 gram szczęścia ci, co latają Mini 3. Ja akurat w tym momencie nie mam żadnego drona z DJI, ponieważ sprzedałem Mini 2. Ale jak czasami zobaczę, co nawet z takimi zwykłymi dronami, no ja to lubię. Ja po prostu lubię, jeżeli ktoś rzuca jakiś materiał, mnie to motywuje i mam nadzieję, że jak ja coś rzucę, to też innych to zmotywuje, żeby po prostu nie siedzieć w domu, wziąć drona i iść po prostu coś nagrać ciekawego. Tu miałeś też taki wypadek, że ci w lipcu spadł na mokradłach, nie? Balancer miał zwarcie. Dostał Tak, się ucięło. w ten. No. Teraz jak wlatywałem na Matterhorn, to miałem to całą baterię wzdłuż, żeby ten balancer był przywiązany izolacją. Niesamowicie. Fajnie, Żeby... Kamil. Bardzo się cieszę. No słuchaj, ja trzymam kciuki za twój dalszy rozwój. Ty masz niesamowite warunki. W ogóle Wielka Brytania jest świetna pod long range, bo
Jest bardzo dużo takich kapitalnych miejsc, nie? Tak jak patrzę tutaj na Wynad Pass, to co Tak, byłeś. ja mieszkam w takim mieście, to jest bardzo młode miasto, to jest Milton Keynes. I wokół tego miasta są bardzo, bardzo duże takie połacie przestrzeni, gdzie po prostu nie ma żadnych zabudowań i naprawdę jest gdzie poćwiczyć sobie. Tutaj widzę, że sobie ćwiczyłeś też GPS Rescue. Dobrze, i Tak. tutaj lutowanie, no mega. A powiedz właśnie, jakbyś takich swoich, no, nie wiem, pięć topowych miejscówek w UK wyróżnił. Wiadomo, że mieszkasz w jednym miejscu i też Wielka Brytania jest spora, nie? Ale mimo wszystko dla To danego regionu, powiedzmy. na pewno takie moje trzy topowe to jest całe Jurassic Coast aż po Kornwalię i cała Kornwalia, to w sumie dwie. To jest Jurassic Coast oraz Kornwalia. I druga to będzie na Walii, to będzie cały Park Narodowy Snowdonia, czyli z górą Snowdon oraz Lake District i Peak, no to pięć. Peak District Lake District, to bardzo Świetnie. polecam, to takie miejsca. Wiadomo, Szkocja, tylko na Szkocję mam ponad 1000 kilometrów, to No tak, takie kawałek, większe nie? przedsięwzięcie, ale no na Szkocji też na pewno świetnie. Rewelacja. Aha. Chciałem cię jeszcze zapytać o Kretę, bo widzę, że masz piękne ujęcia zarówno z Balos, jak i z tej plaży Elafonisi. Jak ci się tam Uwielbiam Grecję. latało? Bo mówiłeś, narzekałeś trochę na wiatr, nie? Ale mimo wszystko Tak, przecież w właśnie Wielkiej Brytanii wysokie. też wieje. Tak, właśnie byłem zdziwiony taką sytuacją, że takie mocne podmuchy wiatru są właśnie na tych wzgórzach na Krecie. Uwielbiam latać na Grecji, tam jest taka, Tak. jak to można nazwać, taki spokój, Tak. Prawda? taka Taka wolność bardziej. senność. Sennie jest bardzo, ale też jest niezwykle, bo te góry tam są tak majestatyczne i połączone z Tak. morzem. Tak jak tu masz turkusowe właśnie wybrzeże, turkusowe plaże, plus do tego góry i skały. No niezwykłe wrażenie to robi. No, Tak. pięknie. Dzisiaj właśnie będę kolejny raz próbował przelecieć się dronem, ponieważ no po tym w locie przewracam się 2 dni z rzędu. Aha. Pierwszego dnia ledwo wylądowałem, a drugiego dnia wiadomo, byłem tam, nie wiem, widać chyba troszeczkę te góry. Ja aż podjechałem pod same góry, tam nie było ludzi ani domów. I mówię sobie, polatam. I drugiego dnia, aż mam jeszcze na łokciu, przewróciłem się po prostu. Dron spadł w krzaki po, No nie wiem, cholera. 3-minutowym locie, a wiaterek no, był taki delikatnie mocniejszy. Ale dziwna sprawa, bo po prostu mam to samo odczucie, jakbym robił tego dive'a z Matterhornu. Czuję to samo, co było dla mnie wtedy. Wtedy to było dla mnie takie niesamowite uczucie, a teraz przez te 2 dni to jest takie okropne uczucie. Ja po prostu Taka nie trauma, umiem nie? tego. No. Ja czasami też mam, wiesz co, tak jak jestem na jakiejś stromej skale i stamtąd latam, albo na takim nasypie, że nie czuję się pewnie, to mam Tak. też taką obawę podczas lotu, że się przewrócę, nie? To mniej więcej staram się wyobrazić, jak to może być. Tak się też mi zdarza często, ale mam Tak, nadzieję, że ci taki to lęk przejdzie. też mam nadzieję, że Wiesz, zawsze można będzie. się troszeczkę oprzeć, na przykład, wiesz, tyłem, plecami o cokolwiek, nawet o drzewo. Tak. Też mniejszym kładem i bliżej możesz też troszkę poćwiczyć na początek, Myślę, że nawet. to tylko kwestia czasu i organizm się No, oby tak zregeneruje. wszystko było i ci życzę jak najlepiej. No to fajnie, Kamil, dzięki ci Dziękuję ci. za mega rozmowę i życzymy Ja ci dziękuję. następnych sukcesów, bo to Jestem widać, bardzo że jak wdzięczny. człowiek. Było mi bardzo miło. No, widać, że człowiek jak chce, to naprawdę może i marzenia się spełniają, pomimo że masz małe dziecko, też sobie sami radzicie na pewno w Tak, UK, bo też nie ma pewnie tak. całej rodziny z wami. No właśnie, dziś A w mam Polsce, cztery. pochwal się, z jakiego jesteś mniej więcej regionu w Polsce? Ja jestem z Podlasia, to jest okolice Białystok-Łomża. Kamil, bardzo ci dziękuję, słuchaj, za tą To rozmowę. ja dziękuję Fantastycznie. ślicznie i było mi bardzo miło. Jestem bardzo wdzięczny za taką rozmowę. Dzięki.
Słuchajcie, dzięki serdeczne za uwagę i mam nadzieję, że ten materiał zmotywuje wielu z Was do latania zarówno FPV, jak i long range. Niekoniecznie musimy latać w Polsce, bo to jest wiele normalnych krajów, gdzie można spokojnie sobie polatać bezpiecznie daleko. Wiele osób też mieszka w Wielkiej Brytanii, także te miejscówki, które, o których mówił Kamil, pewnie wydadzą Wam się znajome. Dzięki za uwagę. Rozważcie też oczywiście swoje członkostwo w Team 250 gramów szczęścia. Fajna grupa motywacyjna, można dużo się rozwinąć, można czerpać motywację od innych kolegów, ale też samemu właśnie zmobilizować się do dalszych działań. Pozdrawiam Was, widzimy się wkrótce w kolejnych epizodach. Do zobaczenia. Cześć!